Jeśli tylko masz defekt wymowy. Jeśli twoje R zamiast warczeć ma ten koszmarny wydźwięk nosowo-gardłowy. Jeśli wymawiasz bezbłędnie czarna kowa, kopki bordo, gryzła trawę, kręcąc mordą. Jeśli ludzie żarciki robią sobie z twego R, to błagam cię, nie szaluj, nie rozpaszaj, mon cher. Nie rwij włosów, nie bij głową o ściany, nie wybiegaj z domu w piżamie nad ranem, nie odkręcaj przypadkiem gazu, człowieku. Nie skacz do Wisły, ani do innego cieku. Nie zażywaj pigułek pod wpływem frustracji. Nie rzucaj się pod koła byle pociągu na stacji. A nade wszystko, miły, radzę szczerze jać. Nie rób nic w tym kierunku, żeby to R wprost przeciwnie, ty hołd, ty pielęgnuj je. To R jeszcze w przyszłości może żywić się. W telewizji na przykład. Od Nysy do Buga. Takim R nas częstuje co drugi lub druga. Z tego taki wniosek, że dzieckiem nie będąc Francuza i Dunki, ty także masz po temu warunki.